Tak, wiem, wczoraj o 19 zaczęły się tocy Serie A, ale ja na nie nie czekałem. Ja polowałem na tocy z La Ligi, póki jeszcze można było je trafić i jak słyszycie, to aż straciłem głos. W każdym razie otworzyłem wszystko, co się dało. 2 razy nagrody za Elite w Division Rivals, 4 paczki z gwarantowanym tocem La Liga, nagrody za 40 level w sezonach i aż 3 paczki za 650 tysięcy monet. I sami zobaczcie, co z tego trafiłem, ale... Najpierw sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, bo ponad 60% osób oglądających moje filmy tego nie robi, więc jest spora szansa, że wśród tych osób jesteś też ty. Chciałbyś pograżenie przy tymi kartami w grze, ale nie masz końców, żeby je kupić? Supercoinsy.pl to rozwiązanie twoich problemów. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy dostępne są na każdą platformę. Z okazji TOTS Serie A, kupując monety, macie szansę na wygranie jednej z 3 przepotężnych kart, a przy zakupach na co najmniej 1 000 000 coinsów możecie zgarnąć dodatkowe nagrody. Z kodem widocznym na ekranie otrzymacie 10% zniżki. Szczegóły w opisie. Polecam. Także zaczynamy zabawę na naszym drugim koncie, potem przeniesiemy się na główne. Zanim teraz przejdziemy do paczek, które mamy w sklepie, to odbierzmy sobie ich więcej, a mianowicie przechodzimy do nagród za Rivalsy. Wbiłem tutaj już na moim drugim koncie dywizję elitarną. Nie ma się co oszukiwać, wygląda to zacnie. 2 paczki 4x87+, 2 paczki 7x85+, i pik z totsem. 1 z 5, którego sobie teraz otwieramy i trafiamy tutaj totsa wartego co najmniej 1 000 000 monet. Patrz na to, co się dzieje i uwaga, uwaga, uwaga! No nie wiem, nie wiem, ja jakoś w tych pikach za Rivalsy nic nie mogę trafić. Dajcie znać wy, czy wam widzowie coś tutaj daje, ale mi zupełnie nic. Paczki o wartości 100 tysięcy monet za Rivalsy leci pierwsza bez totsa, więc spokojnie tutaj zaczynamy, jeżeli chodzi o te nagrody za elitarną dywizję, jeżeli chodzi o paczki za elitarną dywizję. Ale jest podwójny walkout i to bardzo przyjemne, bo to jest mid i mapy Leon, a takie overale z paczki za 100 000 to rzadkość. Dobra, paczka wartości 100 tysięcy kolejna, no niestety bez niebieskiego dalej, ale jest Algieria, Pepe i to oznacza Riyada Mahreza, który nawet tak szczerze nie wiem totalnie, jak sobie radzi w tej saudyjskiej lidze. I tak szczerze powiedziawszy, to ja w ogóle przed sezonem się nastawiałem, że kurde, na bank obejrzę sobie kilka spotkań w lidze arabskiej. No i tak się składa, że obejrzałem może jedno. Spójrzmy teraz paczkę, która nie jest za Rivalsy, 5x82+, z La Ligi i Ligi F. No i oczywiście, że tutaj to nie ma, no to są jedne z najbardziej nieopłacalnych paczek, jakie w ogóle były w SBC. Jest Toni Kroos, legenda mojego Realu Madryt, będzie mi bardzo to niego brakowało, no ale mam nadzieję, że jak najszybciej otrzyma kartę ikony w FIFA chociaż. A to teraz też 3 paczki, które nie są za Rivalsy, czyli paczuszki 2x86+, leci pierwsza, jest Totsik, dawaj kogoś potężnego, karta za 1 000 000, top na pierwszym planie, nie, to będzie Schiller. I przyjdź tutaj jakiś fajny totsik, zapraszamy, aha. 2x86+, po raz kolejny i niestety tutaj już nie będzie niebiesko, będzie Kobel. I ze Szwajcarem przychodzi drugi walkout, rzecz jasna. No i do kompletu drugi bramkarz, oczywiście Ederson. 2x86+, po raz trzeci, no i niestety dalej bez totsika, więc już wiemy, że nic ciekawego się tu nie wydarzy. No to 2,86, bieda. Wracamy do paczek za Rivalsy, pora na paczuszki 7x85+, i nie ma tutaj totsa, no. No i z kim przychodzi Ewa? Jakby to miało jeszcze jakieś znaczenie, no z Bernardo Silvą, okej. Okay. Kolejna paczka 7x85+, jest Totsik, dawaj, ktoś potężny, Francja, SN, Nkunku albo Benzema, dobra. Czyli mamy dobry foder i jak tutaj przyjdzie niebieski zawodnik, to będzie Tots Moments, bo widać po kolorkach. Sergio Ramos albo Felix. Sergio Ramos albo Bonucci jednak, dobra, nic nie mówiłem. 4x87+, to co tu musi być i jest, bardzo dobrze, szanuję, Niemcy, napastnik, czyli to będzie pani Pop i proszę panią Pop o przeprowadzenie kogoś bardzo dobrego teraz. I jest to jakaś kobieta i oczywiście Cometti. No i ostatnia paczka za elitarną dywizję w Rivalsach. Zobaczmy, czy było warto ją wbijać specjalnie, żeby jeszcze teraz ten czwartek odebrać sobie te nagrody. No nie było warto, bo totalnie nic za to nie dostaliśmy. Tutaj leci nam Jan Oblak, co, nie oszukujmy się, jest śmieszne. No i ze Słoweńcem, tutaj jeszcze jest Karim Benzema, czyli chociaż taki plusik, że w miarę wysoki overall. Przyszła pora na 2 paczki z gwarantowanym totsem La Liga. Leci pierwsza, rozgrzewkowa, ale może już coś dobrego tutaj. Hiszpania, elo, dobra, okej. Nie będzie tutaj potężnego trafu, ale przypomniam, że jest 3 paczka numer 2. Pierwszy jest Miguel Gutierrez, ale to jeszcze niczego nie oznacza. Patrzcie, tu leci tots warty co najmniej 1 000 000 monet. Tak po prostu. Pokaż flagę. Hiszpania, to jest Sergio Ramos. Dobra, no człowieku. Williams, 2 fodery dostałem. Jedną kartę chociażbyście mi dali taką sensowną. Nie mówię, że musiałaby być przepotężna i najlepsza, ale sensowna karta. No to teraz pik z ikoną, tak dla odmiany. Chociaż tak szczerze, to ja już absolutnie przestałem wierzyć, że cokolwiek trafię w pikach z ikoną. Ale przekonajmy się, może ten pik zmieni moje zdanie. I jest Filip Lam, ej! To jest bardzo przyjemny traf. No i kurde, 350 tysięcy. I powiedziałbym, że nawet teraz jest do przemyślenia wrzucenie Lama za Kamavingę i Kamavingi za Essiena. Dajcie znać, co wy byście zrobili na moim miejscu. Czy lepsza jest ta opcja,
czy ta poprzednia. Normalnie na tym koncie nie wydaję monet i nie było to planowane, ale zrobiłem wyjątek w ostatni dzień Toty i robię kolejny wyjątek teraz. Zapoluję sobie jeszcze na jakiegoś potężnego Toca i otwierając paczkę za 650 tysięcy monet, także no możecie ten wyjątek, to poświęcenie docenić łapką w górę. A ja już teraz nie przedłużam, po prostu paczka z dwoma gwarantowanymi Tocami La Liga leci, płacimy, otwieramy i patrzymy. Flaga już nam dużo powie, okej, Hiszpania to może jednak nie do końca, będzie Dani Carvajal. I oby teraz tutaj nie przyszedł do niego Savio, tylko ktoś inny. Dlaczego ja się w ogóle łudziłem? Dlaczego ja znowu dałem się nabrać i wierzyłem w to, że tutaj będzie ktoś inny? Nie wiem, ale jest to nauczka dla was, żeby tego nie robić. Trafiłem Kamavingę i Bellingama w jednej paczce. Co za paczka? Nie ten Bellingham miał wylecieć, no. Kamavinga, fajny traf by to był, gdyby nie to, że już go mam czerwonego. I to już ze zrobioną ewolucją nawet. No niestety nie udało się trafić nic takiego naprawdę przepotężnego na naszym drugim koncie, ale może teraz tutaj na głównym koncie będzie lepiej. I od razu zaczynamy tutaj z grubej rury, bo od odebrania nagród za elitarną standardowo opcja druga, niewymienna. Są to dokładnie te same rzeczy, które mieliśmy na drugim koncie i lecimy z pikiem. Jeden z pięciu doców. Proszę o kogoś potężnego. Błagam jej. No! Nie, no to jest tragedia. No Hegerberg zabieram, nie ma się co zastanawiać, no to nawet żaden wysoki overall nie jest, no. Paczki wartości 100 tysięcy za Division Rivals. Zobaczmy co w pierwszej takowej. Nie będzie karty Team of the Season, czy będzie Walkout, Pop albo Schiller. Tak jest, to będzie ta wyżej oceniona Niemka. I to na podwójnym walkoucie, dobra, podwójny walkout z takiej paczki szanujemy. Druga paka za 100k za Rivals i proszę, jest Toc, Korea, dobra, czyli Hyunmin Son z Tocem. No z takiej paczki to bym się akurat nie spodziewał totalnie niczego, więc ja jestem pewien, że tu będzie Toc Foder. Nie jest to możliwe, że w takiej paczce był ktoś potężny, tak po prostu. No i przechodzi kobieta i tą kobietą jest, o proszę bardzo, Atenea. Ja wiem, że ona kosztuje mniej niż 100k, ale miły akcent z kobiecej drużyny Realu Madryt, zawsze spoko. 7x85 plus paczki, po raz kolejny to przerabiamy, znowu tu widzimy niebieski kolor. I to będzie Iñaki Williams, to będzie podwójny walkout Toców. Przyprowadź kogoś dobrego, Nico, nie Iñaki, oczywiście, że Nico. I kto przychodzi, o, oczywiście, jest i on, Kevin De Bruyne, wersja tania. Kolejna paczka 7x85, kolejny Toc leci, tym razem Brazylia, SPD, dobrze, spokojnie. To jest tylko Casemiro i teraz przychodzi do niego drugi Brazylijczyk, czyli Vinicius Junior. A przynajmniej taki byłby scenariusz marzeń, a tak serio to jest to Merkan. 4x87 plus, kiedy jak nie teraz, chciałem powiedzieć. Dobra, tutaj w ogóle się nic ciekawego nie wydarzy. Będzie Rodri na podwójnym walkoucie oczywiście. O, Neymar! Wow, jakiego dawno nie trafiłem. I ostatnia paczka za Elite w Division Rivals. Nie zakończymy tego niestety niebieskim kolorem, nie zakończymy tego Tocem. Zakończymy to stałym bywalcem w naszych paczkach, czyli Bernardo Silvą i Alissonem. No, czyli taka najzwyklejsza paczka. I te nagrody za Division Rivals, no nie oszukujmy się, były mocno bezbarwne, ale z dobrych informacji, moi drodzy. Ukończyliśmy sobie właśnie SBC o Ronaldo Nazario. Wiem, że wielu z was odradzało mi robienie Brazylijczyka, ale umówmy się, gdzie ja będę miał okazję pograć sobie takim Ronaldo Nazario? No nie kupię go, nie uzbieram na niego monet, nie oszukujmy się, więc jedyną szansą na to, żeby pograć sobie brazylijską legendą, będzie zrobienie jej w SBC. Oczywiście nie wydałem na to ani monety. Jak dobrze wiecie, otwieram sporo tych paczek ze sklepu, gromadzi mi się dużo foderów w klubie i właśnie na Nazario postanowiłem sobie to wszystko przepalać. Mam nadzieję, że nie pożałuję tej decyzji, ale nie sądzę, żeby tak było, bo wypożyczoną wersją Brazylijczyka grało mi się już świetnie. A czy da nam on na przykład jakieś zwycięstwo lub dwa więcej w lidze weekendowej, to przekonamy się za kilka dni. Dwie paczki z gwarantowanym Tocem La Liga. Ja się już nic nie odzywam, po prostu patrzymy, co się tutaj będzie działo. Hiszpania, PO, Dani Carvajal, no i to jest taki traf poprawny, bez historii, zwykły, najzwyklejszy prawy obrońca. Oczywiście mam ogromny szacunek do niego Carvajala, w rzeczywistości jako fan Realu Madryt szczególnie, no ale kurde, no w tej GC no to wymagałbym czegoś więcej. No jest ten moment, moi drodzy, kiedy trafiam kartę wartą ponad milion monet. Jak mi nie wierzycie, to zobaczcie teraz sami. O jest. O pierdziele, co tu się dzieje? Po co? Dlaczego ja w ogóle się łudzę na coś? Czemu ja mam nadzieję nadal? Pora wydać ostatnie monety na paczkę za 650 tysięcy monet. No nic nie będę mówił. Po prostu otwieram, błagam jej. Dajcie kogoś potężnego tutaj. Będzie w pierwszej kolejności Dani Carvajal. No i żeby tylko tutaj Savio nie przyszedł. Żeby tylko Savio nie przyszedł. Proszę. Toc za milion monet. Toc... Nie, dobra. Nie da się inaczej. Te paczki są przecież zepsute.
Cancelo czwarty raz na tym koncie. To jest fajna karta, warta 300 tysięcy monet, ale problem w tym, że trafiam go czwarty raz. Mamy następny dzień, moi drodzy. Ja w międzyczasie zagrałem sobie salon 6 sezonu La Liga i Serie A i wbiłem dzięki temu 40 level i zaraz zobaczymy, czy było warto. 5 razy 8, 4 plus. Może toc? O, proszę bardzo. Całkiem nieźle. Pierwsza paczka od razu tocik. I to będzie podwójny walkout z Rubenem Diasem. Dobra, dawaj. Fini czy Bellingham? Aha, okej. Miguel Gutierrez. Paczka 10 razy 84 plus. No jak nie teraz, to później. Daily Dani tak zwany i on jest oczywiście na podwójnym walkaucie. Z kim przyszedł Dani Parejo? Przyszedł z Paulo Dybalą, czyli 286. Dobra, 10 razy 85 plus. Musi być toc, jest tocik, dobra. I patrzymy jaki. Anglia, PS, Arsenal, dobra. Czyli to jest mid albo Saka na podwójnym walkaucie po prostu. I toc moments. Ramos albo Joao Felix. Proszę, Ramos albo Joao Williams. No dobra, okej, okay. To było do przewidzenia w sumie. Cztery najlepsze paczki. Mamy tutaj łącznie 20 razy 85 plus, 9 razy 87 plus i 3 razy 88 plus. Zaczynam od paczki 4 razy 87. Patrzymy co tu. Jest odcik, proszę o kogoś dobrego. Proszę. Bernardo Silva, przyprowadź tutaj kartę wartą ponad milion monet. Patrz co się dzieje, mówię serio. Skup się. To jest Carvajal, no kurde. Szanujemy legendę królewskich, ale to jest wciąż za mało. 5 razy 87 plus. Kolejny toc oczywiście jest. No w takiej parce to niemożliwe nie trafić toca. Dobra, jest Karim, czyli karta oceniana na 90. I jakiś toc moments. I standardowo, jak toc moments, to Felix albo Ramos, proszę. I oczywiście, że to jest Kamavinga, dobra. Na tym koncie nie mam Kamavingi. To jest win, to jest win. To nadal nie jest do końca to, o co nam chodzi, ale ja się cieszę. W końcu jakaś fajna paczka. No Kamavinga jest warty prawie 400 tysięcy. To jest W. 3 razy 88, kolejny toc, prawda? Oczywiście, że tak, tylko kto tym razem. Mamy flagę Nigerii, więc to będzie Victor Osimhen na pierwszym planie. No i oczywiście przychodzi z nim karta, powtórzę się po raz kolejny, warta ponad milion monet u Unai Simon. Dobra, no on miliona nie kosztuje, tylko bardziej 15 tysięcy. No i chwila prawdy. Czy warto było dobijać ten 40 level jeszcze podczas toców La Liga? Spieszyłem się bardzo. Przekonajmy się. 20 razy 85 plus. Jest toc. I kto? Irlandia. SO. I to jest ktoś z Celticu Glasgow. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Scales i przychodzi z Aleixem Garcia. No to już wiemy, że nie było warto. No niestety. Na sam koniec przenieśmy się jeszcze na nasze drugie konto i spróbujmy już naprawdę po raz ostatni. Sił w parce za 650 tysięcy monet. No, otwieram już trzecią taką dzisiaj. Łącznie wydam 2 miliony monet na paczki. No, to jest naprawdę szalone. Ostatnia paczka na tocy La Liga. Wszyscy w tym momencie zostawiają łapki do góry na szczęście i otwieramy to po prostu. 650 tysięcy końców leci. Ostatnia szansa, żeby trafić coś potężnego. Proszę. Na pierwszym planie będzie Dowbyk. Tylko oby teraz tutaj do niego nie przyszedł Savio. Oby przyszedł do tego gościa jakiś toc warty ponad milion monet.